Chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski Punkt Widzenia. Dzisiaj moimi Państwa gościem będzie człowiek, który punkt widzenia ma na pewno bardzo szeroki. A dlaczego, to zaraz się Państwo przekonają. Moim Państwa gościem jest pan Jacek Pałkiewicz, podróżnik, dziennikarz, pisarz, odkrywca. Jeżeli miałabym wymieniać nagrody, które pan otrzymał, to prawdopodobnie nie wystarczyłoby czasu dzisiejszego. Nie, nie, no bez przesady z nagrodami. No ale między innymi uhonorowany przez papieża Benedykta XVI. Prawda. Prawda. Tak również za wybitny dorobek w promocji człowieka. To 2010 rok, ale także za odkrycie źródeł Amazonki został pan uhonorowany odznaczeniem kawalera Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. Między innymi, ale pisarz i tutaj nie starczyłoby mi czasu, to pan przyzna, na wymienienie wszystkich tytułów pana publikacji. Jest ich bardzo, bardzo wiele. No zrobiło się rzeczywiście tak dużo, tym bardziej, że niektóre są w jednym języku, a w drugim nie ma, czy niektóre nawet były z włoskiego tłumaczone na polski i odwrotnie, także to tak bardzo różnie tam bywało. Z takich pana dokonań, które pozwolę sobie wymienić, to samodzielne, samotne przepłynięcie Atlantyku łodzią w 44 dni. I to był taki przełomowy moment pana podróżowania, bo pana nazwisko stało się rozpoznawane. No tak, to była wyprawa, która dała mi nazwisko w Europie, która pozwoliła na początku tej kariery gdzieś tam podróżniczej mocno stanąć na nogi i mieć tam wsparcie na pewno i finansowe, bo byłem w tak niezwykle komfortowej sytuacji, że ja wybierałem sponsory. Nie tak jak dzisiaj, że się półka i nie otwierają, a ja miałem przed sobą panoramę firm, z którymi mogłem się przyjaźnić. Także ta wyprawa na pewno, oprócz tego, że dała mi nazwisko, to również i miała inne znaczenie, dużo większe dla mnie. Bo to było takie doświadczenie, które wzbogaciło mnie niesamowicie, które pozwoliło wierzyć, że człowiek ma dużo, dużo więcej możliwości do przeskoczenia wielkich problemów, niż by się jemu wydawało. I właśnie na tym Atlantyku to zrozumiałem. Poza tym na Atlantyku, gdzie byłem tak mały jak kropla gdzieś tam wody w tym oceanie, to też zbliżyłem się gdzieś tam do Stwórcy i w trudnych chwilach, jak to zwykle bywa zresztą, jak się człowiek gdzieś tam zwraca do Pana Boga i prosi o pomoc. Także ja miałem ten kontakt z Bogiem taki bardzo, bardzo bliski. 44 dni, to aż trudno sobie wyobrazić, samotnie, na małej łodzi. Tak, to taka typowa szalupa ratunkowa ze statku, która służy do uratowania życia rozbitkowi, a mój rejs to był nawet, chciałem udowodnić, że rozbitek, który znajdzie się właśnie w takiej szalupie ratunkowej, jeśli się nie podda, jeśli wykaże siłę charakteru i wolę przetrwania przeżycia, to się uratuje. Także ta rola tego dobrowolnego rozbitka to była takim wiodącym tematem w tym rejsie. Czy podczas tego rejsu, no na pewno były chwile grozy i tak jak pan powiedział, to też pozwala na takie nietypowe, niecodzienne przeżycia, gdzieś tam mistyczne, można by w pewnym sensie powiedzieć. Czy miał pan taki moment, w którym pomyślał sobie, po co ja to zrobiłem? Przecież to jest czyste szaleństwo, bo tak naprawdę jak się pomyśli, że mały człowiek na takiej maleńkiej łodzi, w takim ogromie i tak naprawdę poddany tylko matce naturze. No, nie będę ukrywać, że takie myśli nachodziły, z tym, że ja cały czas nie dopuszczałem do końca tej myśli. Kiedy się pojawiała tutaj taka w głowie, a to już chyba, ale nie koniec, nie dopuszczałem do końca tego słowa koniec, tylko z drugiej strony przypuszczałem jakiś kontratak tam w głowie, że ja wyjdę z tego, że ja poradzę i tak dalej. Czyli ta nieustanna, no przede wszystkim w trudnych chwilach, w czasie sztormu trzydniowego, to ta walka była nieustanna gdzieś tam w umyśle i to były najtrudniejsze chwile właśnie.
Także i właśnie w tych chwilach, w takich niezwykle trudnych, kiedy człowiek się już modli, żeby z tego wyjść, żeby wrócić do domu, no to się, tak jak mówiłem, zbliża gdzieś tam do Stwórcy, do Boga i się z Nim tak rozmawia bezpośrednio, bez świętych jakichś, bez pośredników i tak dalej, bez proboszcza. To takie ekstremalne przeżycie, taki rejs, ale to jest jedno z wielu punktów Pana kariery, bo też 20-dniowa piesza wędrówka przez Saharę brzmi no, też odważnie, też powiedziałabym, no, dla osoby, i tutaj nawiążę trochę do tego, co Pan rozpoczął w Europie, czyli szkoły przetrwania, szkoły survivalu, pierwsza w Europie, którą Pan właśnie założył we Włoszech. I tutaj właśnie bez przygotowania na przykład do takiej podróży, czyli do pierwszej wędrówki przez Saharę, no chyba człowiek nie ma szans wygrania z naturą. Nie, no oczywiście w tym starciu, zwarciu siłami natury, to nie jest to, że ja wygram z nimi, bo to człowiek jest kroplą tutaj, jak mówiliśmy, w wodzie i to można tylko przetrwać, to można, ale nie wygrać z tym. Także tu mówimy raczej o tym przetrwaniu, żeby z tego wyjść. To były lekcje bardzo głębokie i bardzo dużego wymiaru, dlatego że dzisiaj to wszystko jest dużo prostsze, są książki, filmy dokumentalne. Jak człowiek ma czas, to tego w telewizji jest dużo przeróżnych takich programów i publikacji. Kiedyś tego nie było zupełnie, także te doświadczenia wszystkie to zdobywałem gdzieś tam na zasadzie potknięcia, jak się potknąłem. Tu się starałem z tego wyciągnąć lekcję i żeby drugi raz nie upaść, a nie daj Boże, jak i drugi raz upadłem, no to już wtedy się brałem za siebie i to już mówiłem, że no do dwóch razy tak, ale do trzeciej razem to już nie mogę upaść i tak. Czyli to był takie cały czas gdzieś tam to zbieranie tego doświadczenia, które potem pozwoliło mi otworzyć tą szkołę survivalową i uczyć potem już innych, jak się zachować w tych sytuacjach ekstremalnych, jak się zagubi w lesie czy na pustyni. Parę miesięcy temu w Warszawie nawet prowadziłem zajęcia dla misjonarzy, którzy wyjeżdżają gdzieś tam na placówki takie w kraje takie trudne. No i to młodzi tacy misjonarze dopiero po studiach tam, bez doświadczenia za granicą, także oni byli tak trochę nieraz tacy zapokojeni, jak w tych krajach tych trudnych i niebezpiecznych często, jak sobie poradzą, także te lekcje, które prowadziłem, to tak na pewno wzbogaciły, no i czułem, widziałem, że oni są tacy pewniejsi siebie, bo to już trochę tego poznali, jakie pułapki i mogą się zdarzyć, a jak przede wszystkim potem z tego wybrnąć, a jeszcze lepiej, jak nie wpaść w taką pułapkę. Także to wszystko jest właśnie w tej szkole survivalowej i często gdzieś tam się tego uczę. Misjonarze to tylko jedna z bardzo licznych grup, którą Pan szkolił, bo szkolił Pan kosmonautów, prawda? Prawda, tak, tak. Chociaż nie był Pan jeszcze w przestrzeni kosmicznej. No ja tam nawet prosiłem, bo jak przez 2 lata zajmowałem się szkoleniem w Rosji i poprosiłem nawet komendanta generał Szatałów, taki mówię, Włodzia, a ty masz z Kremlem tam, czy z Kremlinem, jak się nie wiem, po polsku mówi. Mówię, masz tam bezpośredni kontakt, to może jakąś zniżkę super specjalną dla mnie znajdziesz, żeby tam jednak raz polecieć. On mówi, nie ma sprawy, ja już mogę ci zapewnić, masz taką 50% zniżkę, mogę ci załatwić. A Włodzia, a ile ta 50%? No 10 milionów, a ponieważ wtedy była zmiana pieniędzy rubla, gdzieś tam dodawali zera, czy odejmowali 2 zera. Ja mówię, Włodzia, a jakich pieniędzy 10 milionów? No zielonych oczywiście. No i w tym momencie zrozumiałem, że nie mógłbym pukać do mojego sponsora, bo bym je wyrzucił o takie wsparcie.
Zaczął pan podróżować w latach 70. To czas, który kojarzy się wszystkim z zamkniętymi granicami, z takim momentem, w którym bardzo trudno było wyjechać. Jak to się panu udało i skąd w ogóle urodziła się w panu pasja do podróży, takich ekstremalnych, bo śmiało możemy nazwać to, to nie są takie krajoznawcze podróże, tylko to, co pan robił, to takie no, szukanie granicy, na co człowieka stać. Więc ja nie używam słowa udało, a tym bardziej w tym przypadku wyjazdu tego, mojego pierwszego, bo to mi nikt nie pomógł, tylko odwrotnie. Ja przez wiele lat nie otrzymywałem paszportu, w związku z tym, ponieważ marzyłem o podróżach, marzyłem o świecie, mając 6 lat, tata podarował globus, ja wędrowałem po tym globusie palcem, ciocia wszystkie książki podróżnicze czytała, przeczytała. Ja widziałem, że ja będę podróżnikiem. No ale jak do 30 roku życia w ogóle nie mogłem dostać paszportu, no to się trochę przeraziłem i pomyślałem sobie, że ja spróbuję sam sobie tą granicę przejechać. No i pierwsza próba się nie powiodła. No to już potem zdobyłem trochę doświadczenia, co ja pomyślałem, to za drugim razem, to ja to przeskoczę. I za drugim, ale to już było na drugiej granicy, to była granica między wschodnimi i zachodnimi Niemcami. To już tam była solidna, surowa granica i wysoki mur. No ale po tych dwóch niepowodzeniach za trzecim razem się rozpędziłem i znalazłem po drugiej stronie. No i tak się potem zaczęło. I chyba ta pasja do tych podróży to nigdy mnie nie bawiły takie banalne jakieś tam turystyczne czy cepelie, tylko zawsze ten świat ekstremalny, ale to chyba wychodziło gdzieś tam z lektury Jacka Londona, tamtych pisarzy, których książek było dużo i kiedy się czytało, bo dzisiaj to młodzież nie za wiele zna tą literaturę. No i jak już raz wszedłem w ten świat tej przygody takiej związanej gdzieś tam ze światem ekstremalnym, trudnym, no to mnie tak wciągnęło, że już innej sobie drogi nie wyobrażałem. Tak po dzień dzisiejszy na dobrą sprawę, nie po dzień wczorajszy, to tak, bo w zeszłym roku dopatrzyłem się, że moja metryka taka stara się zrobiła, jakaś taka zakurzona. No i mój przyjaciel lekarz mówi, słuchaj, ty nie bądź taki chojrak, bo z fizjologią nie przeskoczysz, to wiesz, są granice, gdzie organizm jest w stanie i tak dalej. I zrozumiałem, że to, co robiłem wcześniej na tych ekstremalnych wyprawach, na szkoleniach, bo oprócz kosmonautów, które może i nie były takie zajęcia super ekstremalne, ale potem przez wiele lat prowadziłem zajęcia dla jednostek specjalnych czy antyterrorystycznych i tam już naprawdę był ciężki chleb. To już były takie wymyślane najtrudniejsze sytuacje, gdzieś w najtrudniejszych zakątkach świata, w dżunglach, pustyniach i za kręgiem polarnym. Także tak w zeszłym roku, powtarzam, popatrzyłem na tą moją metrykę, powiedziałem, no to już muszę odłożyć gdzieś do akt to wszystko i się zająć trochę innym rodzajem podróżowania. Poświęcam więcej czasu teraz rodzinie i z małżonką. W ciągu półtora roku byliśmy dwa razy w takiej podróży prawdziwej, jakiejś rodzinnej podróży po raz pierwszy. Nie nudził się pan trochę? No małżonki teraz nie ma i nie widzi, nie słyszy, to mogę pani powiedzieć, że, bo to była podróż taka... Taka tradycyjna, można powiedzieć. Nie do końca. Odwrotnie. Ponieważ myśmy nigdy nie byli w takiej normalnej, jak normalni ludzie jeżdżą na wakacje, takich nie było, to po 37 latach postanowiłem, że już odbiję te wszystkie straty, zaniedbania. No i pojechaliśmy w taką podróż pięciogwiazdkową, półtora miesiąca, gdzieś tam w Azjach, Bali, wszystko pięciogwiazdkowe. No i ten świat mu się trochę zmienił. A proszę powiedzieć, jest pan tatą trójki dzieci? I czy dzieci tę pasję podróżowania gdzieś tam złapały bakcyla? Jak to wygląda? Z chłopakami to było tak, że jak mieli 14 lat, to chciałem wysłać do Wenecji, jest taki instytut paramilitarny Morozini i tam mówią, że wchodzą dzieci, a wychodzą mężczyźni. Mhm. Czyli taka szkoła prostuje kręgosłup, no ale jak się oni dowiedzieli, na czym to polega, to pobiegli do babci, babcia blisko mieszkała, no i babcia przyszła, my
to przecież sumienia nie masz, zakatować te dzieci i tak dalej, tak, że oni się wybronili. No i to było też na wyprawy, nawet nieraz mogli pojechać, ale widzieli, że to ciężki chleb, bo to na zdjęciach ładnie wygląda, ale to kosztuje dużo wysiłku. W związku z tym woleli nie, z tego nie korzystać. A dzisiaj, jak tak nieraz rozmawiamy, to tak jeden i drugi chłopak mówi, wiesz, ale jaki ja byłem tu, mam przecież takie miałem okazje, a dzisiaj każdy już idzie swoją tam drogą gdzieś i tak dalej. Chociaż ten jeden młodszy, to jeszcze kilka w ostatnich latach gdzieś tam ze mną był trochę, a starszy to tak właśnie bez tej pasji, on tak w domu się dobrze czuje. Czyli bardziej domatorska natura. Zdecydowanie. Córka też, dopóki nie wyszła za mąż, to, no to tam próbowała gdzieś podróżować po szerokim świecie. A po tym, jak już przychodzi rodzina, to oczywiście już się zmienia ten styl życia i to każdy gdzieś tam swoją drogą wtedy biegnie. Czy jak syn z panem podróżował, to taki stres trochę, takie, no bo wiadomo, że nie jest się samemu i nie odpowiada się tylko za siebie, ale jest też dzieciak, syn. Nie, to nie był już dzieciak, bo to 18 lat. Nie, rozumiem, o co pani chodzi. Mhm. Nie, takiego stresu na pewno nie, dlatego że jeśli mówimy o stresie, to ja to nazywam nie stresem, a jakąś obawą czy strachem przed odpowiedzialnością. Bo to, że ja sobie się potnę i zrobię krzywdę, to fraszka. Ale ja nie mogę dopuścić, żeby żaden właśnie członek mojej wyprawy, żeby się nic złego nie stało, bo jak ja spojrzę w oczy matce, żonie i tak dalej. W związku z tym to ten niepokój o całość zawsze grupy jako lidera to występuje. Ale powiem pani taką na szybko scenę, jeśli mam czas. Jak byli mali, to kiedyś przyszedł w szkole jeszcze podstawowej syn z swoim kolegą i mówi do mnie, panie Jacku, ja za pana autograf dostałem 3 Maradony. A syn mówi, nie podlizuj się, nie podlizuj. To było odwrotnie, musiało być. Za jednego Maradonę, 3 autografy mojego ojca. Nie i tak. Czyli było zawsze tam, jak wracałem z telewizji, gdzieś z jakiegoś programu dużego, to w szkole rano, wczoraj widzieliśmy. Takie odpychające. Ale po wielu latach jesteśmy w Laosie, on ma 18 lat, idziemy gdzieś tak Luang Prabang, daleko od cywilizacji i dwóch takich chłopaków z tyłu widzę i tak się oglądam trochę, a tak za nami idą. I tak się zacząłem tutaj, czy to przypadkiem tutaj nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, nie tego. I w pewnym momencie ta dwójka podchodzi po polsku, mówią, proszę pana, czy możemy autograf pana spotkać? W Laosie. No to mój syn tak spojrzał i tak, no tak go to poruszyło, że tutaj poznali ojca gdzieś tam na drugim krańcu świata. W 2 dni później jesteśmy w Siem Reap w Kambodży, w świątyni Angkoru na kolacji i takie dwie miłe panie, tak się jemy kolację, wpatrują. Ja tak patrzę, na mnie to tak trochę za młode, na syna mojego to tak trochę już za dojrzały wiek. I tak nie dokończyłem myśli i podchodzi jedna z tych pań i po polsku, panie Jacku, czy z panem zdjęcie możemy zrobić? No to już po tym wypadku z relacji syna, to już opowiada, mówi, słuchaj, w tym momencie zrozumiałem, tak, jakiego mam ojca i jak ja się będę tym szczycić. Podróże odbył pan bardzo, bardzo dużo. Taką mam wrażenie, że filozofię podróżowania każdy z podróżników, o których słyszymy, którzy opowiadają, piszą, każdy ma inną, każdy ma swoją. Znamy podróżników, którzy opowiadają nam, jeżdżą do cywilizowanych bardziej miejsc, powiedzmy. U pana to jest tak, że to są takie zakątki, gdzie już tak naprawdę chyba jeszcze cywilizacja nie dotarła, a ludzie czasem zapominają, że one nawet istnieją. Co pana ciągnie właśnie w takie miejsca bardzo niedostępne dla zwykłych śmiertelników? Nie no, wszystkim ta ciekawość czy pasja poznawania, pasja gdzieś ten głód świata i tych rzeczy, tych odległych, bardziej odległych, a jeszcze lepiej, jeśli nieznanych. Czyli staram się przynajmniej
szukać takie miejsca, gdzie niewiele osób dotarło. Jeszcze lepiej, jeśli w ogóle nikogo tam wcześniej nie było. Także taki apetyt gdzieś tam cały czas jest. No i w związku z tym nigdy nie było czasu, żeby gdzieś tam takimi drogami utartymi się poruszać. To jest chleb dużo trudniejszy, bo oczywiście wymaga wysiłku i stresu, i strachu, i potu, i nerwów, ale dużo więcej satysfakcji. Także to taka moja droga, którą gdzieś tam się próbowałem cały czas poruszać. Opisuje pan te swoje przygody, przeżycia w licznych publikacjach, w książkach, artykułach. Czy ma pan jakiś system na to, żeby pamiętać? Czy ma pan ze sobą jakiś sprzęt? Bo jak zaczynał pan podróżowanie przy tym pływaniu, nawet nie wiem, czy to tak można nazwać, przy przepłynięciu Atlantyku, miał pan ponoć tylko kompas, bo GPS-ów jeszcze nie było. I... Nie ponoć, tak było. Tak było, więc potwierdzamy. Tak, bez radia, bez GPS to jeszcze nikt nie wiedział, że coś będzie takiego. Bez sekstantu i bez radia. Sam kompas, tak. Ale każdy dzień przynosi nowe emocje, wyzwania, zmagania się z naturą. To już pani odpowiadam szybko, dlatego że tutaj nie ma żadnej tajemnicy, nie ma żadnych specjalnej recepty. To jest cały czas notowanie, zapisywanie. I jeśli ja tego nie zapiszę, dzisiejszego, to połowę jutro nie będę pamiętał. Bo nowe rzeczy się zdarzą, ale to prawda? Jest tego tak dużo, że tak. Także kiedy jesteśmy gdzieś na wyprawie, to wszyscy idą spać, a ja tam sobie w moim moleskinie, w moim notatniku z tego całego dnia gdzieś tam spostrzeżenia i to wszystko zapisuję. Także to kosztuje sporo dodatkowego takiego czasu i energii. Czy pośród tych wszystkich wypraw do tej pory, czy jest pan w stanie wyróżnić jakieś chwile takie najbardziej groźne, kiedy myślał pan, że... Chociaż nie dopuszczał tej myśli, tak jak pan już pewnie powiedział, że to już, że to mogą być jakieś takie naprawdę bardzo groźne, wręcz no, zagrażające życiu chwile. Czy jest pan w stanie opowiedzieć o kilku takich sytuacjach? Jakby to człowiek nie opowiedział, to zawsze to będzie takie skrótowe myślenie, bo są chwile zwykle bardzo intymne, bardziej jakieś tak, że nawet jeśli mówiłem, że się modliłem tam na Atlantyku w czasie sztormu, to tego się tak do końca nie odda. W każdym razie sytuacji takich było na pewno dużo. Były chwile, kiedy był czas się modlić, robić rachunek sumienia, podliczać, że tu byłem, to takie doświadczenie i tak dalej, że to dużo więcej niż mój sąsiad. Ale jeszcze ten głód, jeszcze tego nie zrobiłem i ten niedosyt taki, ile by człowiek nie miał, to ten niedosyt taki gdzieś tam wychodzi na wierzch. To są te chwile, kiedy można, jest czas na takie rozumowania. Ale są chwile takie, kiedy nie ma na to czasu. W połowie lat 70. w Nigrze zamach stanu, ja tam jestem trzeci czy czwarty dzień, jest rano, strzelanina, czołgi, krew, ja tam gdzieś robię zdjęcia i dwóch żołnierzy z tyłu niespodziewanie dopadło mnie, przyłożyli automaty i właściwie już roztrzęsioną ręką z krzykiem, że już mnie strzelają do mnie. To jest pustka taka w głowie się pojawia, to jest jedna sekunda, ułamek sekundy, człowiek zupełnie nie się włącza i w tym momencie tej pustki gdzieś w głowie z piskiem zatrzymał się samochód taki. Wyszedł oficer, oni się wyprostowali i ten oficer z tego samochodu wychodzi, ręce rozkłada tak i podchodzi do mnie, obejmuje. To jest facet, który wczoraj w moim hotelu stawiałem drinka. Także takie historie, które gdzieś tam potrafią nieraz zakończyć się właśnie, uratować życie i tak dalej. Także... A co paradoksalne w tym wszystkim, opowiada pan historię, w której pana życie zależało od człowieka, a to nie było zmaganie z naturą, prawda? Ale powiem pani, że to zagrożenie to zwykle jest ze strony człowieka, bo
Ja nie przypominam chwili takich, żeby musiał uciekać przed dzikim zwierzęciem, gdzieś tam. No, czyli tygrysy nie atakowały? Nie, to w książkach tylko. Pisarzy z fantazją bujną. Ale przyroda na pewno, tak? Ale większe zagrożenie z całą pewnością zawsze ze strony człowieka występuje. Niestety, to prawda. Jakby miał pan dać radę takim osobom, które marzą. Jest wiele osób, które mówią, och, ja chciałbym podróżować, chciałbym pojechać tu i tam i siam. I tak naprawdę trudno jest im się wybrać, bo wydaje mi się, że to jest takie niemożliwe, żeby tego dokonać. I ciągle odkładają to na taką półkę kiedyś. Jakie miałby pan takie wskazówki dla osób, które naprawdę chciałyby pojechać w podróż? Czy powinny długo się przygotowywać? No to dobrze jak pani to powiedziała, że odkładanie. Na pewno nie odkładać, bo jak się raz odłoży, to jest bardzo niebezpieczne. Potem już człowiek się przyzwyczai i będzie to zawsze robić. Czyli jeśli coś tam zakwitnie w głowie, no to starać się zrealizować. Zrealizować z głową, czyli na pewno dobrze zaplanować i przygotować się do wyjazdu. Na pewno nie opłaca się wyjeżdżać na drugi koniec świata, nie mając doświadczenia. Im więcej się po drodze zdobędzie doświadczenia, to potem można sobie pozwolić na wydłużanie tej drogi, na wyjazdy bardziej trudne, zaangażowane, ciekawsze, ale to musi doświadczenie. Poza tym, nawet jakby nie było, jeśli się pojedzie na pierwszy wyjazd gdzieś, na przykład na Bora Bora, tak jak ja widzę, wśród Amerykanów to jest taki symbol raju na ziemi, to już na emeryturze, na Bora Bora, tam spotykałem ludzi. To jeśli taki młody człowiek pojedzie w pierwszej podróży od razu na Bora Bora, to tak niewygodnie, dlatego że potem jak wróci do domu, gdziekolwiek nie pojedzie, to już jest nie to. Także nie opłaca się z kolei też zaczynać w takim stylu. Tak, od razu, dlatego że potem to się wszystko spłaszczy i będzie takie mało interesujące. Także to wszystko gdzieś tam trzeba to robić, planować. A to planowanie, przygotowanie to jest niezwykle ważne. Nie trzeba jechać do Europy gdzieś daleko, ale nawet jak się wyjeżdża na weekend, jak się dobrze zaplanuje, zorganizuje, to z tego jest korzyść. A jeśli się tego nie zrobi, to mogą być duże pułapki. A planowanie jest kluczowe. Jak planować, jak przygotowywać się? Nawet, ja mówię, nie w takich ekstremalnych przypadkach, jak w pana podróżach, ale na wyjazdy, powiedzmy, do miejsc, jakikolwiek, których nie znamy. W jaki sposób się przygotować? Jakie są najważniejsze informacje, które powinniśmy znać? Nie powiem pani, nie powiem z prostej przyczyny, bo dwa lata temu, zdaje się, w Polsce wyszła książka Sztuka podróżowania i to jest taka gruba, 500 stron. I tam te wszystkie mądrości i recepty, i dekalogi, i tak dalej, to wszystko jest. Także jakbym się nie starał pani tutaj coś mądrego powiedzieć, to będzie mamy nie to. Za mało czasu. Także i czasu, i poza tym, gdybym to miał pisać, to na jednej stronie bym to napisał, poświęcając na to kilka godzin czasu. Ale tak z rozbiegu na pewno pani nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jeżeli ktoś chciałby poznać pana osobiście, co jest niewątpliwą przyjemnością, także słuchanie tych historii, na jakie moglibyśmy na tematy rozmawiać bardzo, bardzo długo, ale niestety czas już nas goni, ale mamy dobrą wiadomość dla tych wszystkich z państwa, których zafascynowała postać naszego dostojnego gościa dzisiaj, bo już jutro, w sobotę, 13 lutego o godzinie 10:30 w Domu Daru Serca odbędzie się slajdowisko, czyli pokaz slajdów z podróży pana Jacka. Będzie tam też konkurs piosenki turystycznej, ale spotkanie z panem Jackiem, czyli rozmowa o podróżach. Ale są też książki. Jest książka, o których właściwie tematy, które pani tutaj zahaczyła, to jeśli ktoś ma ochotę i czas, to w tej książce grubej takiej znajdzie odpowiedzi na wszystkie wątpliwości. I będzie można te książki również nabyć podczas spotkań z panem. Jeszcze szczególnie z cennym autografem. I tak ja jeszcze wspomnę
przypomnę o spotkaniu również w sobotę, czyli również 13 lutego o godzinie 11 w księgarni D&Z. Nie, nie w sobotę, w niedzielę. To jest w niedzielę. W niedzielę. W niedzielę o 11 w księgarni D&Z przy ulicy Belmont. Tam odbędzie się spotkanie autorskie. Tam również zapraszamy. Będzie można nabyć książki z autografem. Będzie można z panem porozmawiać. Oprócz tego również spotkanie w klubie Elit. Tam spotkanie z panem Jackiem w sobotę o 6:30 wieczorem. Wszystkich zainteresowanych prosimy o dzwonienie pod numer telefonu 773-588-6300 po więcej informacji. Napięty grafik widzę, ma pan na te nadchodzące. No tak, tu organizatorzy rzeczywiście przygotowali mnie tak w biegu takim wiele, wiele przeróżnych spotkań, ale rzeczywiście zapraszam, no skoro jest taka możliwość no, publicznego na takie wystąpienie i spotkanie, to oczywiście wszystkich zapraszam zainteresowanych. Będzie miło się spotkać. Ja panu bardzo dziękuję za przybycie do studia, za znalezienie czasu, chociaż żałuję, że mamy tak mało czasu na rozmowy, bo moglibyśmy pewnie jeszcze godzinami słuchać pana opowieści. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję pani.